Asia Siowo. Dzień dobry, witajcie na naszym kolejnym spotkaniu przy kawie. Ja już swoją kawę sobie powoli sączę i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A dzisiaj zrobimy sobie krokusy ze wstążki. Tak, znowu kwiaty. Pomyślałam o tych krokusach, bo będę chciała zrobić coś wielkanocnego właśnie z krokusami, ale stwierdziłam, że jak zrobię jedno i drugie w jednym filmie, to ten film będzie zbyt długi. Także dzisiaj krokusy, a za tydzień niespodzianka. Zobaczycie co. No dobra, ja tutaj mam wstążkę 25 mm. I teraz, w zależności od tego, jak duże chcecie te kwiaty, zobaczycie wielkość, jaka mi wyjdzie. Jeśli chcecie mniejsze, no to oczywiście bierzemy wtedy 12, ewentualnie 6, ale to już będą takie, wiecie, mini kwiatuszki. Jeśli będziecie chcieli większe, no to wiadomo, idziemy w górę, 38, ewentualnie 50. Ucinam sobie paski 6 cm długości. Zaokrąglam górę. I dół ścinam. Tak. Tą górę sobie... Czekajcie, mam za duży ogień. Tą górę sobie tutaj delikatnie tylko opalam. Tu te ścięte brzegi opalam. I słuchajcie, tutaj ten dół... O! Lekko składam tak do środka. I tutaj dół opalam, ściskam, żeby się połączyło. Wiecie, taka malutka zakładka. Mamy? Tak samo robię wszystkie pozostałe płatki, a potrzebuję ich 5-6. To już zobaczę w trakcie, ile tak naprawdę będę ich potrzebować. Bo jak mi się ładnie ułożą, to wystarczy mniejsza ilość. Jeśli gdzieś będę widzieć prześwity, to wiadomo, że trzeba jeszcze podokładać. Teraz sobie szybko dorobię pozostałe płatki i zaraz do Was wracam. Dobrze, płatki już mam. Teraz sobie tak delikatnie je przejadę jeszcze pisakiem. To nie jest konieczne, ale będzie taki fajny efekt, jak później połączymy. Dosłownie kilka pociągnięć. Od razu Wam powiem, bo ostatnio prosiłam Was o pomoc w wyborze tła. Pierwsze i trzecie tło szło niemal łeb w łeb, ale jednak, uwaga, pierwsze tło dosłownie jednym głosem wygrało. Także tło zamawiam. Mam nadzieję, że w miarę szybko do mnie dotrze i niedługo już tutaj zamiast tych świątecznych, bożonarodzeniowych jakichś tutaj elementów będą piękne, wiosenne, już takie bardziej wielkanocne. No dobrze, mamy płatki. Od razu zrobię liście, żeby już mieć wszystkie te elementy i później tylko składać. Nic skomplikowanego. Do każdego kwiatka robimy dwa liście. Też wstążka 25 mm. Ucinam sobie takie paski, mniej więcej 8-9 cm. I z tego wycinam po prostu taki podłużny liść. Oczywiście opalam. Mamy. Zobaczcie, jak te ferie szybko minęły. Jeszcze tylko jutro dzieciaki mają wolne i w poniedziałek witaj szkoło, witaj przedszkole. No niestety. To teraz bierzemy się za składanie kwiatka. I tutaj tak, mam wykałaczkę na łodygę, ale mam też drucik. Także jak kto woli, możecie robić to na druciku, możecie to robić na wykałaczce. Ja sobie zrobię może na wykałaczce. A co tam, zrobimy na wykałaczce. Do tej wykałaczki mocuję sobie te takie pręciki. Można je też samemu zrobić, jeśli macie klej na gorąco. To wystarczy po prostu grubszy sznureczek, bo taki sztywny. Może nie grubszy, sztywny. Ewentualnie żyłkę albo jakiś cieniutki drucik i zrobić sobie kropelki na końcach. Poczekać, żeby troszeczkę ten klej stwardniał. Pomalować
I mamy piękne środki do kwiatków. Ja te mam akurat gotowe, kupne, no ale jeśli mi brakuje ich, to na szybko sobie właśnie robię z kleju. Te środki mocuję do mojej wykołaczki. Ja tutaj mam taśmę florystyczną. Ona już nie potrzebuje dodatkowego kleju. Jeśli ktoś używał, to wie. Zamiast tej taśmy florystycznej możecie oczywiście użyć wstążki zielonej, możecie użyć bibuły, możecie użyć jakiegoś miękkiego papieru. Po prostu coś zielonego, żeby zamaskować. No i zobaczcie, mam ten środek. Tak? Jest. Nie wiem, czy mój klej już się rozgrzał. Chyba tak. To będziemy sobie teraz... O, już mi kapie. A ja mam nowy obrusik na moim stole. I co, zaraz go sobie spapram. Przyklejamy. Pierwszy płatek. Pierwszy. Lekko go odchylamy. Teraz drugi, żeby lekko zachodził na ten pierwszy. Zobaczcie, tutaj zachodzi lekko. I tak samo przyklejamy kolejne. W tamtym tygodniu wspominałam Wam chyba o wielkich przygotowaniach do dnia babci i dziadka. I mamy już ten tydzień za sobą. Powiem Wam, no działo się. Cztery imprezy, dzień po dniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, na wszystkich byłam. No działo bardzo dużo, ale o ile fizycznie mnie to zmęczyło, o tyle tak, wiecie, na umyśle mi jest tak lekko i naprawdę dziadkowie... Patrząc na niego, byli tacy zachwyceni, tacy szczęśliwi, że teraz mi się to po prostu udziela. Udziela mi się i bardzo dobrze, bo ponoć ludzie szczęśliwi żyją dłużej. Czy jakoś tak? Ale naprawdę, tyle się uśmiechałam, że po prostu wczoraj już czułam tutaj te wszystkie mięśnie, aż mi się tutaj jakoś tak ściskało, jakichś, nie wiem, zakwasów dostałam, czy co. Ok. I jak widzicie, mi tutaj już ten szósty płatek w zasadzie nie jest potrzebny. Łączę sobie pierwszy z ostatnim. Teraz sobie tutaj ten dół płatków maskuję. Ups. A właśnie a propos tych dni babci i dziadka, kolega mi podpowiedział, że może poprowadziłabym jakieś warsztaty dla seniorów. Zawsze to byłoby jakieś takie, wydaje mi się, że ciekawe doświadczenie. Ja bardzo lubię rozmawiać, gryć. Buzia mi się czasami nie zamyka. Dodajemy liście, uwaga, w międzyczasie. Powiem Wam, że fajnie byłoby takie warsztaty poprowadzić, tak wiecie, na żywo. Bardzo lubię, jak do mnie piszecie. Lubię z Wami pisać, lubię Wam odpisywać na komentarze. No ale to jest cały czas, wiecie, no taka bariera, tak? Nie rozmawiamy sobie na żywo, nie widzimy się na żywo, a spotkanie na żywo zawsze jest, no, inne. Można słyszeć głos człowieka, w ogóle można tyle emocji przekazać, których, no wiecie, w internecie nie przekażemy, prawda? No, kolejna rzecz do przemyślenia. No i nasz krokusik jest gotowy. Trudne? Chyba nie. Jak dla mnie całkiem łatwy i powiem Wam, że dość szybki kwiatek. No ile? Kilka minutek. Gdyby nie moje gadulstwo, to bym go zrobiła mniej niż 10 minut. A że zbliża się wiosna, to można spokojnie do jakichś kompozycji użyć. Ja go użyję za tydzień, bo mam plan, tylko zrobię sobie troszeczkę mniejsze. Ale tak jak mówię, można robić wszelkiego rodzaju bukiety, czy do jakichś kompozycji wiosennych, wielkanocnych używać, bo krokusy jak najbardziej wielkanocą nam się kojarzą. Także działajcie, do Wielkanocy jeszcze trochę czasu, do wiosny też. Można sobie zrobić całkiem sporą armię tych kwiatów. No i co? Zapraszam Was za tydzień!
za tydzień będzie coś fajnego. Jak zawsze oczywiście. Pa!